Serwus, z tej strony Jasiek i witam Cię w kolejnym odcinku The Walking Dead. Przy okazji chciałbym Ciebie zaprosić, ponieważ codziennie o 19 streamuję na Twitchu, zatem wpadaj, czekam tam na Ciebie, a tymczasem lecimy dalej. Zobaczymy, co tam się dzieje z tym Kenem, bo on ostatnio nam troszeczkę świruje, chłopak. Niech on się ogarnie. To jest mega straszne. Jak musimy wybierać pomiędzy naszym kochanym Kenem i jego nową dziewczyną, a pomiędzy naszym Luke. Kurde. Nie chcę wybierać pomiędzy nimi. Chciałbym, żebyśmy się wszyscy razem dogadali. Zgadza się z tym. Tylko wiecie, co jest najśmieszniejsze? Że ten ziomek zabrał jako lidera naszej grupy tą małą dziewczynkę. Ja przepraszam bardzo, ale w jaki sposób myślisz, że ta mała dziewczynka jest w stanie połączyć dwie grupy? W jaki sposób? Przecież ona nie jest przywódcą tej drugiej grupy, gdzie jest Luke. Byś musiał tamtego zabrać ziomka. We can't change the world. No, niestety. All we can do is continue to learn from each other, to empathize and use our heads. Myślę, to ciężko, szczególnie z takim Nickiem, który przed chwilą wyrąbał całą flaszkę. Steinbeck. Have you read him? Steinbeck. Co? No, kurde, przecież ona mogłaby świeżo czytać, nie wiem, bajki braci Grimm czy coś. Co ty wymagasz od niej Steinbecka? Oni są mega dziwni. Czemu oni wymagają takich rzeczy od dziewczynki? In any case, the point Biedna. Is, as long as we have our wits about us, we can always stream Jasia Dąbrowskiego na Twitchu, right? A nie rozmawiać o zombiakach, łączyć grupy. Może tak, może nie. No, nie wiem. No jakiej odpowiedzi się spodziewał po małej dziewczynce? Może tak, może nie, dajby. Maybe not. Piszecie, że słabo słychać? Dobra, to ja tutaj trochę zmniejszę. Może rzeczywiście tak być. Lecimy. What's the matter, Clementine? Is there something you want to tell me? To z tym Kenem było mega dziwne. Ścigają nas. O, to trzeba im powiedzieć. Martwi się o Matthew. To nic takiego. Opowiedz o tym. Opowiedz o tym karwarze. There's almost nothing you could tell me that would surprise me. Oj, byś się jeszcze zdziwił. Jakbyś zobaczył tych gości z latarkami i bronią, co za nami idą. Don't worry. Matthew will be back soon. Jeśli Matthew to ten gościu z mostu, który i to on miał was bronić cały czas, no to naprawdę jesteśmy w niebezpieczeństwie. Tylko to jest trochę też takie, niby nie użerasz się z polityką, ale bez polityki nie ma policji, nie ma bezpieczeństwa. No bo można mówić, że 997 ten numer to kłopoty. Jakie kłopoty? Mój tata kiedyś odbierał, teraz na emeryturze jest, kiedyś odbierał i mówił, słucham, gdzie mogę przyjechać ci pomóc, nie? Bo nigdy policja nie daje mandatów za... Miss? Za... Co? O! Co jest? A to ta ruda! Ja ją pamiętam. Chyba z DLC, prawda? Are you okay? O kurde. A jak to jest szpieg Carvara? We live down there. Z rodziny? Of course. Why don't you come in, Miss? Trochę się boję, trochę się boję. Walt, I don't know. You're just gonna let her in like that? It's fine, Kenny. We don't know this girl. Then we'll have to get to know her, right, Clem? Walt, how much damage? Dobra, na samym początku sprawdźcie, czy ma broń. Niech powie, gdzie jest jej grupa, niech podejdą tutaj, rączki podniesione i można wtedy porozmawiać. Co z tego burza? Burza to jest najmniejszy kłopot. Wszędzie jest zombie dużo. Są ludzie, którzy chcą was zabić. Może i my jesteśmy bandytami. A ta się burzą, kurde. Przejmuję. Pogodynka jedna, zaraz wrócę. Przeszukajcie ją. Co wy się boicie przeszukać kobiety? Spokojnie. Już teraz nikt nie patrzy na jakieś tam molestowanie czy coś. Takie czasy, zombiaki i tak dalej. Albo ja ją przeszukam. 11. Nie twój interes. Dobra, powiedz jej. No. No, tak się nie klei trochę rozmowa. I co ty im tak, o, po prostu dajesz teraz jedzenie? Don't mention it. I don't
Ale z drugiej strony, no jak im pomożemy, to nawet jak to bandyci, to może będą dla... Chociaż gdybym był bandytą i poszedł na zwiat i dostał całą skrzynkę jedzenia, no to by wrócił po jeszcze więcej, nie? Clem, go on inside and get to bed. Walt and I gotta talk for a second. Okej. Ale tu będzie jakaś chora sytuacja. Dwie grupy totalnie różniące się od siebie. Jeszcze Kenny, który świruje. Don't freak out. A ty co? Co ty na zwiadach jesteś? Szpiegujesz coś? Jejku, ten jeszcze szuka jakiejś sensacji. To na pewno się nie uda. Ja wiedziałem. No to na bank tu nie zostaniemy. Albo nawet jak zostaniemy, to nikt tu nie zostanie. See, I knew something was off, so I asked Sarita about your friend. Where's Nick? I don't know. Uh-oh. I don't think Walter knows yet, so we have to keep this quiet. I mean, who knows what the hell he'd do if he found out. No, rozwali nas totalnie, ale nie dziwi się. Zabiliśmy jego kumpla. A jeśli tak się dowie? Powinniśmy mu o tym powiedzieć. I nawet wsypać Nika. To on to zrobił. It's the right thing to do. Chociaż z drugiej strony Nick to nasz przyjaciel, więc może opłacałoby się go tak trochę obronić. No tak. It's with the other weapons. Okay, well, go get rid of it. Now I'll find Walter and run interference. Oh, and keep an eye on Nick. I'm right here. What's up? Oh, there's nothing. Opowiedz o tym, no to, czemu chcesz ukrywać? No on jest głównym zamieszanym, to on właśnie strzelił, to on zabił Matthew. Pokaż. Sorka, Luke. No ale on to musi widzieć. Jak coś, to też musi zdecydować, czy chce o tym powiedzieć temu przywódcy, czy nie. No, mamy przerąbane, kurde, to tak jakby odbić zdjęcie, nie wiem. Do not fucking blow it. Blow it! It's over! I have to tell him, Luke. What? No, you can't! Zdjęcie profilu swojej mamy na Tinderze. Powinieneś powiedzieć Walterowi. Nic nie mów. Nie no, powinien powiedzieć Walterowi, jak nic. I mean, fuck, man. Do you know powinien się przyznać, powiedzieć, że celowali do siebie, było napięcie i najwyżej przyjąć karę. No przecież chyba Walter go nie zabije, nie zastrzeli od razu, nie? No, chyba, że zastrzeli. Wtedy ma lipę trochę. Dobra, no to jest przypał. Co my tu mamy? Tutaj jest ten nóż. No jak on powie Walterowi, co się stało. Nie ma noża? It's gone. O kurde. Ja pierniczę. I to w naszym plecaku. Mam nadzieję, że on nie skojarzy tego, że nie wiem, 11-letnia dziewczynka zabiła dorosłego faceta. No bo to nie my. Biedny. Walter, zagadaj do niego. Ale on cię chyba przecież nie... O kurde, ale wkurzony. Pali papierosa, zły charakter jak nic. Nie. Odstaw go, zanim zrobisz głupotę, bo nie wyglądasz, jakbyś trzymał w drugiej ręce bułeczkę, którą chcesz pokroić. Nick? Przyznaj się, Clementine, powiedz, jak to wyglądało, opowiedz wszystko. Było napięcie, niechcący strzelił, no. Głupio zrobił, no ale no tamten drugi też celował. Ja pierniczę. Przyznaj się. Nie twoja wina. Czemu mówisz, to my, to nasza wina? Powiedz, że to nikt to zrobił. Albo nawet nie mów, że to nikt to zrobił, ale opowiedz, jak to wyglądało. Jesus. Ale moim zdaniem trzeba opowiedzieć prawdę. Jeśli chcemy budować jakąkolwiek wspólnotę, to musi być ona oparta na prawdzie. Jak zaczniemy teraz kłamać, to nigdy nie zbudujemy super... O, zacisnął dłoń. Pali papierosy. To jest jak nic, zły charakter. Is Nick a good man? Czy Nick to dobra? Like everyone else? Kto dobry? No to dobry człowiek. Stracił niedawno swojego wujka. He is.
Dlatego jest taki roztrzęsiony. Potem za dużo wypił. I to dlatego pewnie strzelił. Ja pieniczę. O nie. Ty się chowaj lepiej teraz. Po co tu przyszedłeś? Po co? Pójdź na spacer krótki. Jutro przyjdź czy coś. Przyjdź za miesiąc. Powiedziałem prawdę. No co? No że zastrzeliłeś go, no a co? Dawaj mu. O. Tylko odłóż ten miecz. Odłóż ten nóż, błagam cię, gościu. Nie. Zawsze jak w grę wchodzą emocje, to takie spory, to dzieje się coś złego. Nie. Czemu? Odłóż nóż. Clementine, zrób coś, nie? Za blisko. Stary, jak teraz trzeba zachować dwumetrową odległość, tak teraz też zrób tak, jak masz nóż, to zawsze 2 metry odległości, już. Jakbyś był chory. Ja nie powiem co, bo mnie zdemonetyzują kanał. Ocuj się. Nie rób nic z tym nożem. Pomyśl, Walter. Co by chciał teraz twój kumpel? No. Z drugiej strony wyrzucenie noża to też jest głupi pomysł. O kurde, co jest? Wiatrak się odpalił? A, po prostu idzie duża burza. Plus jest taki... Co jest? Odpaliła się kolejka górska? Wiatrak się odpalił. Ja pierniczę, no to... Link przyciąga szpędacza, a teraz to pewnie hałasuje jak, nie wiem, jak... Jak dyskoteka piątkowa na wsi. O! Ej, teraz to mi zaimponił, nie? Że dał nam taki pistolet. Ja pierniczę. Mega mi zaimponował chłopak. I to szanuję. Wreszcie ktoś uznał, że jesteśmy godni takiego pistolecika. No może rozmiar malutki, ale jak to mówi, rozmiar nie ma znaczenia, nie? O! Oj, transformator walny. Wszystko co najgorsze musiało się stać, ale to tak zawsze jest. Jak jest jakieś nieszczęście, to potem jest kolejne nieszczęście i to się tak... Taka jest efekt kuli śnieżnej, nie? Tak jak teraz mamy 2020 rok. To co się dzieje na świecie to masakra. Jeszcze niedawno byłem w górach, to tam też i będę mówił, o, przeholowałem trochę, ale to... Dobra, no tak czy siak 2020 rok, masakra, pogrąża strasznie, to samo teraz tutaj. Wiatrak się rozpędził, tutaj umarł jego kumpel, transformator padł. Jeszcze brakuje, żebym znowu z Twitcha przeszedł na inną platformę do streamingu, bo już będzie po prostu... Koniec. Co my tu mamy? Ja, jakieś kabelki. I nikt się na tym nie zna. Naprawdę 11-letnia dziewczynka się tym zajmie? Ta gra jest pełna absurdów. A oni jeszcze jakby zostawili ją z tym, nie? Jakby okej, okay, jakby rzeczywiście. 11-letnie dziewczynki znają się na technice, na inżynierii, na sprzętach takich, na dużych wiatrakach. No tak. Przecież, gdy jeszcze nie było apokalipsy zombie, to ona się tym zajmowała na co dzień. A ty chcesz spalić to? Nie wiem, czy to najlepszy pomysł. A jak dojdzie do zwarcia i ty zginiesz? Dawaj! Kto nigdy nie włożył widelca w te takie... jak to się nazywa? Te takie... w kontakt. Gdzie się wsadza, no wiecie, kable i tak dalej. Kto nigdy tam nie włożył widelca, ten nie zna życia. Oczywiście nie mówię to, żebyście teraz wsadzali. Broń Boże, nie róbcie tego. Jeśli tego nie zrobiliście, to oznacza, że mieliście szczęśliwe dzieciństwo. Dobra, teraz tak, przełącznik. Weź ten klucz. A ty nie chciałeś tego podpalić. No to jest jakby inteligentne. Może masz 11 lat, ale zachowujesz się o wiele bardziej inteligentnie niż ja. Cyk, tu, o, odkręcamy i... No i pięknie. I co? Zgaszeni? Niby dorośli? 11-latka was pokonała. 11-latka. A ty co robiłeś, jak miałeś 11 lat? No właśnie. Jeszcze pewnie w pampersie biegałeś. A ta? Proszę, wyłączę takie duże wiatraki. I idą. Szpędacze, za późno. Narobiliśmy hałasu. Nie, tylko nie strzelaj! Więcej hałasu to zły pomysł. Błagam. Schowajmy się i przeczekajmy to czy coś. Ale nie strzelaj. Zabarykadujmy się. Nie, kurde, no i oczywiście nikt musiał strzelić. To jest czarny koń naszej drużyny. Jak coś głupiego... I po co marnujecie w ogóle amunicję? Czemu oni nie mogą się schować i dopiero wtedy strzelać, jak będą mieli... Nie.
Ten tu idzie. Dawaj, lewo. Cyk. Dobra, no jak my musimy strzelić, to strzelamy też. Dobrze, Clementine, jaki cel! Pięknie. Schowaj się, powolutku się wycofuj, nie patrz na innych. Bieg... odcięli nam drogę właśnie. Nie dasz rady, przecież popatrz, ile ich tu jest! Nie wiem, jakiego musiałabyś mieć skilla, ile grać w CSGO, zanim się wydarzyła ta apokalipsa, ale no nie dasz rady po prostu. No, ty bardziej bez amunicji to jeszcze jest ciężej, no nie ukrywajmy. Uciekaj po prostu, jesteś szybsza od nich, jesteś szybsza. Jesteś malutka, jesteś zwinna. Dawaj, biegnij! Zawsze, zawsze muszą się zatrzymać i walczyć. Nie wiem, jakby nie mogli po prostu być przecież te święta, co tak wolne. Maratonu by nie wygrały, no biegu na 60 też by nie wygrały, no nic by nie wygrały te szwendacze. Przecież można tak łatwo uciekać, naprawdę, nie wiem ile by musiało być szwendacze, żebym ja zginął w prawdziwym życiu, ja nie jestem szybki, spójrzcie na mnie. No dobra, mam czarną koszulkę, więc ukrywam wszystko tutaj, co cały brzuszek swój ukrywam, ale mimo wszystko, ja nie jestem jakimś szybkim gościem, zawsze jak w podstawówce były jakieś takie, wiecie, zadania, że trzeba 60 metrów pobiec na ocenę i tak dalej, ja dzięki temu miałem dobry czas, bo miałem kilku grubszych kumpli w klasie, nie? Ale zawsze byłem tym słabszym, który biegał mega słabo. Ale mimo wszystko jestem pewien, żebym uciekł przed tymi zombiakami. I bym nawet nie musiał uczyć się strzelania z pistoletu, bo bym po prostu uciekał pomiędzy nimi. Nie wiem, ja może po prostu już mam wprawę, bo jak czasami jesteśmy na terekampach, to wtedy nagle kilka wycieczek szkolnych idzie, a wtedy szukam na wyprawę uciekać. Nie żartuję, nigdy tak nie było, że uciekałem. Zawsze idę, wchodzę, witam, drogie panie. A dobra, Maciuś. Nie, dobra, to było głupie. Proszę, to trzeba będzie wyciąć w montażu. Cyk, pięknie, Clementine, moja krew. Widzisz, jesteś o wiele bardziej akrobatyczna, zręczna. No to tu mamy... Nie, co ty robisz? Albo nie trafił, albo mu wybaczył. Ja bardziej się skłaniam ku temu, że po prostu nie trafił. Dobra, biegnijmy. Okej. Okay. I udało się opanować sytuację? Ja coś czuję, że tymi pistoletami zrobiliście większy hałas niż ten wiatrak zrobił przez cały ten okres. Naprawdę. No. Jakby nie, pewnie słyszysz, co się dzieje. Wy dopiero teraz usłyszeliście, co się dzieje? O nie, a tam jeszcze ci przyszli. Oni są od tego Carvara? Czy to jest ta grupa, którym daliśmy karton? Oh shit. A my straciliśmy całą amunicję. Idzie Carvar. Ale z nimi jest... Co jest? Howdy, folks. Ja pierniczę. No to nas otoczyli. Ja... Where's no Rebecca? To lipa. Carver. Rebecca. Czyżby on był ojcem dziecka Rebeki? Nice to see you too. Dad! Sarah! Nie, Sarah, zostań! Czemu zawsze, kurde, w każdych filmach i grach tak się dzieje? Muszą wybiec, bo co da przytulenie teraz, że się przytulisz do ojca, który by dostał po twarzy? Nie wiem, teraz nagle twój ojciec dostanie plus 10 siły, plus 10 do morali i pokona wroga? Inside. Do środka. O. No to nieźle. No to się porobiło. It's you. A my to by daliśmy jedzenie. Kombi, to wiedziałem. Nie ufaj, Rudy. Nie ufaj. Rudy to wredne mówią. Ja sobie myślałem, tak nie jest. Moja bratowa ma rude włosy, co prawda farbowane, ale ma rude. Wspaniała kobieta. Ale widzę, że tylko dlatego, że być może farbowana. Look at this place. O nie, ci teraz będą chcieli nam jeszcze odbić bazę. Chociaż my i tak mieliśmy tutaj nie zostawać, nie? Mieliśmy pójść dalej. No i co zrobisz teraz, panie krzaczastobrwisty? Spojrzysz na nich wrednie? You believe this fucking place, Bonnie? Power and everything. Chowaj tę główkę, no. Którędy można pójść? O. Jak chcemy gdzieś pójść, to ten powinien narobić hałasu. Żeby on poszedł sprawdzić schody. A co, ja mam pójść na górę? To zamkniemy wtedy drogę wyjścia. Jakiego mieliśmy farta?
Johnny, cover that window. Piernicze. Okej. Ale się narobiło. No to przenieśliśmy niebezpieczeństwo na chatę. Zawsze tam, gdzie jest Clementine, tam robi się niebezpiecznie. Okej, dawaj. Kurde. I co my możemy zrobić? Pani ciężarna? Pan brewka i 11-letnia dziewczynka. Bez broni. Nie no, ja mam broń, tylko nie mam po prostu amunicji. O, no to pro... O! Tylko nie hałasujcie. To wszystko na deskach zbudowane, a deski tak skrzypią. Najgorzej. Co on teraz idzie tam sprawdzić? Dobra. O co wam chodzi? O co wam chodzi? Powiedz to wprost. Okej! Okay. Zderzając go w wątrobę, to nie powiesz wprost, co się dzieje. A po co ci Rebeka? Po co Rebeka? O nie. O nie. Rebeka! Rebeka! Ken sam mu wykrzywił. A to ty jesteś prawdziwym ojcem tego dziecka, tak? Co jest? Czemu? Czemu w takim razie się przed nim chowasz? Może dlatego, że on jest taki z wyrolem, nie? Ja pierniczę, to też jakby... Jeśli chcesz wychować dziecko w spokoju i tak dalej na dobrego człowieka, to nie możesz przychodzić i komuś fakensa, nie? Wyłamywać, bo... Jak poznałeś mamusię? No, wbiłem do domu, wyłamałem ziomeczkowi fakensa, potem jednego postrzeliłem. No i tak ogólnie z twoją mamą założyliśmy szczęśliwą rodzinę. No przecież to nie zadziała nigdy. Baby, you need a doctor. Where's Luke and Kenny? Dobra, trzeba pomóc Carlosowi. Carlos to Carlos, ale nasz Luki potrzebuje pomocy. What about Luke and Kenny? Właśnie, Luke. Those guns. We start shooting and people are gonna die on both sides. No to też jest prawda. O, kolejny fakel. Ja pierniczę. Gościu niedługo będzie miał takie dłonie, nie? Nie będzie mógł pisać SMS-ów. Dłonie jako śmiornica. Co ten w ogóle ma fetysz z rączkami? Niektórzy stópki, ten rączki, ten paluszki. Ja pierniczę. Dobra, zejdźcie. Co on ci zrobi, Rebeka? Nic ci nie zrobi. Ała. O, i teraz zdradziłeś, że ktoś tutaj jest. Musimy się poddać, on go zabije. Znajdę Luka i Kennego. Poddajmy się, a Luke i Kenny nas znajdą i uratują. Mówię wam. To zapamięta. Ty i tak zawsze byłaś wredna wobec mnie. O, proszę bardzo. Po prostu trzeba było przeszukać cały dobrze, że nie jest jakieś spory. Tam macie tylko toalety, piętro górne i tyle. No jest nasza super banda. No niestety nie udało nam się naszej drużynie A, naszej trójce wspaniałej. Ale romantyk, No i tak trzeba imponować dziewczynom. Dziewczyny to lubią takich właśnie pewnych siebie mężczyzn, nie? Zastanawiasz się, czemu nie masz dziewczyny? A co, wparowałeś kiedyś komuś na chatę i wykręciłeś mu paluchy? No właśnie. No to co, ty chcesz mieć dziewczynę? Chłopie, ty co najwyżej na kotka zasługujesz. Shut up. Żartuję, nie róbcie tak. Jejku, ten odcinek jest najbardziej zwyrolski w mojej karierze. Pierwszy dzień streamowania na Twitchu, a już się odpalił jaś 2.0. O, ja teraz łatwiej ci będzie 2 pokazać, nie? Everything under control. Co? Let's just get our people home, all right? Bądźmy cicho. Quiet. Luke and Kenny are może nas uratują. Chociaż oni też pewnie nie mają amunicji, nie? Wow! Headshot! Pięknie! Oni mają zakładników, pamiętajcie, nie bądźcie tacy cwani. Nie ruszać się, no to nam powiedziałaś. Teraz ich zaatakujcie, wszyscy razem macie element zaskoczenia. Okej. Okay. Luki, Kenny, pięknie, pięknie, snajperzy. Dawaj. A? Co jest? O, ten zakładnik. Nie, tylko nie jego, teraz zauważyłem. Jeszcze. No! Ja pierniczę. Walter. Proszę, powiedz mu, proszę przestań, może się posłucha mojej dziewczynki. No, I didn't want to do this. But you ain't leaving me much choice. No, ale trochę ich.
Kurde, chciałem powiedzieć, trochę ich rozumiem, bo stracili człowieka, my też straciliśmy człowieka, ale to oni na nas napadli, nie? Chociaż z drugiej strony on stracił jednego człowieka, bo tam jego córka, czy tam syn, który jest w brzuszku teraz Rebeki, nie? No to już jest strata jednego człowieka, dlatego przyszedł odbić. No nie będzie z tego szczęśliwej rodzinki. Nie wiem, jak... Shit. No to nie, tylko nie pan Brewka. Zostaw. Nie. Czemu? I co, po kolei będziesz strzelał? O kurde, widzieliście? Clementine jest kolejna. Co? Because you didn't like me, you could have lodged a complaint. You could have. Co? Czy? You could have been civil. Okazuje się, że nasza banda była z Wyrolska, zabijała ludzi i tak dalej. Dalej. I love you, Beck. Bill, please. Powiedz do Carvera. Please don't do this. Nie róbcie tego. Skończcie strzelać. Ups. Dobra, udało się. Nasi górą. A ci już spanikowali. Dlaczego oni ter... No jak w sumie stracą lider... Co jest? To jest jakiś Terminator Robocop. Ty, on jeszcze tutaj... Ja pierniczę. Nie trafili. Nie wierzę. A ten jak Terminator se wstał, strzelił. Idzie dalej, nie? Kolejna osoba. No nie wierzę w ciebie. Co jest, typie? Masz kulkę na ramieniu. Nie powinno... Dawajcie. Nie widzicie, że po kolei ludzie giną? Halo, wszyscy powinni teraz zakładnicy wstać i ich ratować. Kenny. A nie, to jest jego dziewczyna. Nie. Nie możemy tak całą noc, bo przypominam, że zakładników jest kilku, a godzin jeszcze pozostało sporo. O, i to jest nasz Superman. A dobra, nie, myślałem, że to teraz Luke wchodzi. Jako Superman, a to Kenny się po prostu poddał. Where's Luke? I to jest właśnie pytanie. Gdzie jest Luke? Czy on nawiał? Czy on uciekł? Co? On kiedyś uciekł? Co jest? But you're safe now. We're going home. As a family. Luke, jeśli nas zostawiłeś, a ja go tak lubiłem, tak mu ufałem. On nas wystawił. Co jest? Luke, ty draniu. Za grosz honoru. Dlaczego nas zostawił? Co jest? Czemu oni zabiorą teraz wszystkich? Rozumiem Rebekę, ale... Brać osoby, które uciekły z bandy i na siłę z... Nas też? No co za zwyrole? Ale dobra, przynajmniej z Kenem w takim razie idziemy. O! I koniec tego epizodu, dobra. Tamten nazywał się Rozłam. To ten, mam nadzieję, że się nazwie... Szczęśliwa rodzina. Krzywda! No nie! Naprawdę, po rozłam mogłoby się trafić coś fajnego, a nie krzywda. Dobra, rozpoczynamy. No i jesteśmy w lesie. Który to dzień po tym, jak nas Luke wystawił? Dzięki, Luke. Chyba, że to już dawno po tym wszystkim. Halo? Okej. Okay. Patrujesz się w motyla? Co, chcesz go złapać? A jak to jakiś kurde ćma? No nie jest fajne, zostaw go. Niech on sobie odleci, daj mu wolność. Po co chciałeś go chwytać? You about done over there? Yeah, a, poszliśmy siku. Thanks for coming with me. Przecież teraz możemy uciec. Sara. I know they made you. Po wkrzaczory uciekamy. It's still nice that you came. We're friends. Friends look out for one another. No jeszcze jak? We are, aren't we? Well, if you need to pee, let me know. I'll keep lookout for you. Spoko, gościu z karabinem nie pilnuje. Okay. Nie ma problemu. O, Matulu. No i tak, można sikać, nie? Gościu z AK-47 cię ubezpiecza. A nie tak jak ja czasami wyskakiwałem z samochodu, szedłem do lasu i sikałem. No przecież to strach. A jak napadnie na ciebie ktoś? A tak to masz pewność, że przynajmniej jesteś bezpieczny. Well, we're on our way. Probably 30 minutes out. Make sure everyone's prepped. Emotions might be running high. Kurde, to oni mają naprawdę dużą tę grupę. If I find out you've been wasting fuel to keep that fucking heater going, I'll make you walk back. No, froze my ass off. Just like you told me to. It ain't polite to listen to other folks' conversations. A co miałam zrobić? Zakryć sobie uszy i weź, nie traktuj mnie jak 11-letnią dziewczynkę. I used to have a walkie-talkie like that. Oh, really? What happened to it? Ty właściwie nie pamiętasz.
It caused trouble. People got hurt because of that stupid thing. People died. No i tak, ta krótkofalówka nas zgubiła. Get the girls in back with the rest of them. We got a bit of a drive ahead of us. Yeah. No i jeszcze nas związuje, jakby 11-letnia dziewczynka mogła cokolwiek zrobić, nie? Tymi swoimi rączkami. Ian. No hopie, no co ty jeszcze pistoletem? No miej ty za grosz honoru szacunku. Co to ma być za traktowanie? Did he hurt you? Hey! Hey! Okej. No to jedziemy, nie wiadomo gdzie. A jeśli tam będzie lepiej? Jeśli tam jest o wiele fajniej, bo mają zorganizowany fajny obóz. Może ta nazwa rozdziału krzywda jest po prostu tak o wymyślona. Tak naprawdę będzie spoko, mówię wam. Na bank będzie spoko. No. No to, o! I chyba dojechaliśmy. Co tam się dzieje? Weźcie opowiedzcie, wy tam byliście. Dlaczego uciekliście? No opowiadajcie, no. Jak już jedziemy, no to chociaż zmarnujmy na to czas, na rozmowę, nie? No. Ale nami rzuca. Pamiętam, kiedyś jechałem takim traktorem na Luboń, na taką górę. I też tak rzucał. Cyk, człowiek jechał, czuł się jak po prostu na statku. Na statku jest o tyle bezpieczniej, że przynajmniej wiesz, że jesteś na statku, a na traktorze to nawet nie wiesz, czego się spodziewać. Bo nie udowodni, jak wyrzucisz z siebie coś, to nie powiesz. A, choroba morska, no gdzie? Na traktorze? Nie wiem, jesteś taki jak choroba traktorska? Albo ty jest lokomocyjna po prostu. Dobra. Walisz to. What the hell is wrong with you people? We gotta get out of here. Like what? What do you mean like what? Something sharp, anything that can help. Weź tam mnie nie krzyć. Ty... Czy to jest Kenny? Naprawdę Kenny, ty na mnie krzyczysz? Na wszystkich, ale nie na Clementine. Ja aż musiałem się upewnić, nie wierzę w to, że nasz Kenuś... Piernicze. Oh, I see what it is. Y'all are just getting a ride home, aren't you? That's what's going on. Ale to prawda. Trochę tak to wygląda. Stay out of this, boy. Dobra, dobra, Kenny, spokojnie, spokojnie. Gramy w jednej drużynie, w jednym teamie. He's different. It's worse. The fuck are you talking about? Co to znaczy gorszy? What do you mean worse? Opowiadaj. You have no idea. Bo po tym jak łamał paluchy, to widać było, że to psychopata. Tam widzisz Rebeka, tak to jest. Łobuz kocha najbardziej. Ta jasne. Dlatego się znajduje spokojnych, miłych, sympatycznych facetów. A nie takich świrów. A temu już opatrzyli palce, ty, nieźle. Będzie mógł się zgłaszać łatwiej. There are consequences to rash actions. Something that he seems to be misreading as capitulation. I don't know what the fuck you're saying, but I know it's bullshit. We have to do something. Kenny, you can't reason with him. Oh shit. Jackpot. O tak, 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 tak. Ale musimy to zrobić zanim dojdziemy do obozu, bo jak tam w obozie oni mają więcej tych swoich ludzi, mają broń i tak dalej, to tam już za bardzo, nawet jak będziemy uwolnieni, rozwiązanie to nic nie zrobimy. Dobra, zróbmy coś. Najwyżej ktoś z nas zginie. Dawajcie. O, i nas pochwalił. Dobra, ten jest wolny. Teraz po kolei, rozwiązuj wszystkich. No, to jest akurat racja. Chyba, że teraz szybko wyskoczymy po prostu. Luke nas wystawił. Mógł nam pomóc, gdy miał jeszcze czas, gdy było mniej tych ludzi Carvera. A co, on zaatakuje obóz? Pełny ludzi. Ty nic nie mów, Clementine. Masz 11 lat, możesz nic nie mówić. Jesteś za młody. No, jakby no, na pewno nie jesteś ze spokoju. Opie, uspokój się, zobaczymy co się stanie. Jeżeli tak gorzej być chyba nie może. What exactly do you expect to do? I'm gonna punch the first son of a bitch I see. Then I'm gonna take his gun and use it to shoot the next son of a bitch I see. Just sit. No, to dosyć ciekawy plan. Ale jak będzie ich 1000, to nie wiem czy dasz radę. Jak ledwo z zombiekami sobie dawaliście radę, które są wolne, które nie są uzbrojone. Hey Clem. Look at me. You trust me, right? Po tym jak na mnie krzyknąłeś. Just listen to them. I
I'm scared, Kenny. Okay, hon. That's okay. That's okay. O, i wreszcie zachowuje się normalnie. Tak jak po stare... Kenny, are you okay? No to niezły typiski wojownik, ty! Golden armor ubrany i leci, nie? Kurde. I think so. Czary mary. So. Kenny. Oh, what hit me? To twój stary. Ja pierniczę, co się stało, Kenny? No i teraz otworzą, ten rozwiązany leży z bolącą głową. Ja, ale z wojownicy, zarąbiście. Kurde, David Copperfield. O-o. Ale nie zróbcie mu nic złego. Okej. Okay. Ty może nas przywitają chlebem i solą. Zrobią imprezę z okazji powrotu. Tylko niech nie celują nas tymi karabinami. A to jest ta. Ta pani w Afryce chyba jeździła ich rekrutować wszystkich, nie? Do obozu. To jest ten obóz? Kurde. O, i pan kierownik. Proszę, jaki poeta mu. Look how much food they have. Oj, beskidy mają mnóstwo jedzenia. Jeśli mam wybierać pomiędzy byciem głodnym i byciem zagrożonym gdzieś tam w parku, a pracować uczciwie, pomagać temu całemu Carverowi i mieć jedzenie, to, to chyba wybiorę jedzenie, tym bardziej home audio. Kurde, mają tutaj jakieś najnowsze konsole, ty? O, ale groźny, teraz nagle wszyscy groźni. A w tamtym domku to nie byłeś taki cwaniak, ziomek. Chodź, Sara, chodź, ogarnij się. Opiekuję się, no spokojnie, ja się tobą zaopiekuję. O, a ty co? Co, groźny? Do 11-latki? No, zaraz Kenny wstanie. Dobra, może Kenny to nie jest najlepszy przykład. Zaraz ja wstanę i zobaczymy, dorośli. Wróci. Spokojnie. Spokojnie, Sara. Każda Sara jest taka spanikowana? Co? Sarchix? Każda? Chyba każda. Masakra. Make sure y'all stay off the fence. Bill can see if you're messing with it. Jejku, a ten gada i gada. Już wiem, dlaczego wszyscy uciekali z tego obozu. Jak po prostu wstajesz i od rana ci gada. No, witam wszystkich. Dzisiaj mamy piękny dzień. No kurde, to tak jakbyś miał odpalone radio i nie mógł go nawet ściszyć lekko. A ten ciągle gada. To są tortury. Już wiem, dlaczego ten rozdział nazywa się krzywda. Ja tu nie zostaję, choćby dali nam full jedzenia. O, o dzięki, ale i załatwili, bo w ciąży. Ty, Clementine, gdzieś tam może też trochę oszukać, że w tym. 11 lat, no nie da, nie da rady, nie da rady. Co tu za Reggie? O. No to elegancko, nasza pomocna dłoń. W tym ciężkim momencie. Ale całe szczęście, że żyje. Dobrze. Co się stało? Reggie helped us. Jak pomógł? Ufasz mu? A może mu odcięli rękę za to, że zdradził? I don't know. He's nice, if that's what you mean. It's not. Oh, then I don't know. They got me working outside. Lurker snuck up on me while I was hammering something. O kurde. To tak jak Lee, tylko że Lee nie odcięli od razu ręki. I'm so sorry. Look, it was my choice to help. A jak teraz Clementine to usłyszy i sobie pomyśli, ty, a jak można by było uratować Tom Lee, że Lee może nie umarł tam przy tym kaloryferze. Don't go fucking up now. Bill's real close to letting you out of here. You make sure things stay nice. Spokojnie, panie, spokojnie. Ten jakiś wściekły, agresywny. Samiec alfa, kurde. Don't mention it. Już. Opanuj się, hopie. Się dobrali. Dobra, jesteśmy tu zamknięci, ale no na świeżym powietrzu. To co, patrzymy w gwiazdy? Trzeba plusy znaleźć. We were with them when we got caught. Hey, I'm Reggie. Cześć, Reggie. That's Arita. Hello. And that's Kenny. Hey. Hello, who are you?
Ale miły ma akcent. This freaks you out. A co ci do tego? Naprawdę, Clementine, nie jesteśmy tacy. Very nice to meet you, Clementine. Ładnie odpowiadaj nowym ludziom. No, przywitaj się, uściśnij dłoń. Hey, where's Carlos? Bill's already got him looking at some folks. Oh, okay. Good. What about Pete? Oh, Pete nie żyje niestety. No, to jest smutna historia, kurde. Can you guys save it for the morning? O, mamy jeszcze jednego kumpla. A kto to jest? Who's that? I don't know. I don't recognize the voice. No problem. Sorry about that. Okay, that's Mike. He's kind of a dick when he's tired, but... No to niezłe, mamy drużyny pierścienia. Ja pierniczę. I put up with that shit. Ja z nimi nie wytrzymam. Chyba najbardziej wojownicza stąd jest Clementine. O, tam jeszcze ktoś jest. Jakaś młoda zbuntowana kobieta. I'm just joking. I know. I mean, he did. A co to jest? But I'm not happy. Opowiadaj, opowiadaj. Ty znasz tutaj chyba wszystkich. Who? The girl over there. No. Zorientowała się. On idzie do nas. Okay. So zmieńmy temat. Zmieńmy temat. They found her sneaking around outside the camp, covered in guts and just like the grossest shit. A to ona się przebierała za zombiaków, ta? 300 IQ. Wy mówicie głupia. It's really not that bad. Ona przynajmniej ma dwie ręce. No, I'm serious. Where else are you going to find food like we have? We've got the canned stuff, and now with the greenhouses coming along, we've got fresh food. The building's getting more and more secure all the time, mostly through forced labor, but that's only temporary. Przymusowy pracę. Aha, o to chyba chodzi, że po prostu nikt tutaj nie jest wolny, każdy pracuje przymusowo. It's not a competition. Gdyby trochę może Carver poluzował. Całą rutynę. Gdyby dał trochę wolności ludziom, to może by byli szczęśliwsi. Chociaż z drugiej strony, gdyby poluzował, to by zaraz ludzie się rozpałętali. Demokracja, Carver, kurde, nie możemy tak robić. Zaraz by tutaj zombie jakieś wpuścili i tak dalej, nie. Kurde, w takich ciężkich czasach chyba trzeba trzymać jakby ludzi krótko. Bo jednak demokracja to nie jest za dobry ustrój, gdy na zewnątrz panuje milion zombie. That doesn't make up for what he's done, Reggie. It feels more like a prison. No, to wygląda jak więzienie i nie ma co ukrywać. Ale te szpary pomiędzy kratami, przecież Clementine by się przecisnęła. No nie powiecie, że nie. No przecisnęłaby się, jak nic. What do you think this is? I just don't want you to mess things up for me. I've worked really hard to get to this point. Will you please just try not to cause any trouble? At least until they release me. Then, once I'm out, I could help you more. Dobra, nie będziesz miał problemów przez nas, spokojnie. Get you out. We won't get you in trouble. They're expecting me to keep things in line out here. Well, if Carver's such a great guy, jesteś królem więzienia, zarobista fucha. We can at least talk about it more in the morning. Just have a quiet night and chat again tomorrow. Tyle dobrze, że jesteśmy tutaj w miarę bezpieczni, nie? The fact is, Bill had every reason to kill me when I helped you guys, but he didn't. Obviously, I don't know what happened while you were all gone, but he's given me a second chance, and I know he'd do the same for you. Reggie, I don't want a second chance. After what he did to Alvin, I want him dead. Uuu, mocne słowa, pani Rebeka. O! I need to sit down. No to niezła wojowniczka. Każdy tyle taki mocny w gadaniu, nie? Jak przychodzi co do czego, to... O, jakby rozumie, no kobieta w ciąży, nie? Dlatego jakby... Nie wymagam od niej, żeby zaraz chwyciła. Tutaj zaczęła się wspinać i tak dalej. Ale no niech przynajmniej się uspokoi. To samo Kenny. To już ja zaraz ustanę. Tutaj zrobi kurde Chucka Norrisa z siebie. I go ciężarówka pokonała. Wystarczyło lekko zahamować i gościu pokonany. Niezła postać. Mam nadzieję, że Kennego nie dodadzą w Tekenie, bo i tak nikt nim nie będzie grać. Dobra. No i pięknie, pięknie podsumowanie 10 minut rozmowy. Po prostu się boi, ale najgorsze jest to, że jak coś zaczniemy kombinować, to on nas podkapuje, tylko po to, żeby stąd wyjść, dlatego trzeba uważać. Musisz się rozejrzeć. Okay. No mnóstwo tutaj jakichś takich różnych rzeczy, to wygląda jak jakieś złomowisko. Dobra, dobra, zajmij go. Jeszcze ta, coś się tak za szwendacze przebierała, ale myślę, że ją możemy przekabacić na naszą stronę. O, tutaj jest. Budzić? Późna kobieta.
Bałbym się. Jakbym miał taką możliwość w prawdziwym życiu. Spójrz na kobieta, to bym się trochę bał. Porozmawiaj z Majkiem. Nie, no, on jest jakiś wirus. Dobra. Hello? Halo? Get lost. No, to nieźle, nieźle. Gadatliwy, jak nie powiem. Pewnie introwertyk. To jest ryba? Ja pierniczę, ja myślałem, że szczupak to jest duża ryba, ale to jest większe niż szczupak. Co to jest? Magikarp, kurde, z Pokemonów. O, kobieta. Halo? Witam. Ole, spojrzała się. Spokojnie, spokojnie. Wszystkie kobiety tak macie? Spojrzy się na was i wy... Kurde, wściekły wzrok? Spokojnie. A, to jest nasze łóżko? No, dokładnie. Lepszy ryc niż nic. O, nieprawda. No to nieźle. Nick. Co tam, bydlako? Co ty narobiłeś? Gdybyś nie strzelił wtedy do tego Matthew, to może by się to wszystko inaczej potoczyło. Tak, na bank. Tylko po prostu poszedł siku. Ale poszedł siku i gdy sobie tak kucnął, to mu się zachciało coś dłuższego, dlatego go dłużej nie było i dlatego go nie ma tutaj. Tak. To czemu nam nie pomógł? Gościu. Why wouldn't he help us before we got here? I don't know. I just know he's out there still. He's smart. Tam jest. Dobra, niech tam. Nam chodzi o to, żeby on tu był, nie tam, tu. Rozumiesz? Żeby nas uratował. Okay. Dobra, co my tu mamy? Jeszcze jakieś półki? Looks rickety. Jedzenie? Och, fajnie. No to lipa, to się nie wydostaniemy, bo tutaj są te szczeliny, nie? Jakby się uprzeć, to Clementine mogłaby nawet uciec stąd bardzo łatwo. O nie, nasza spanikowana drużyna. No powiedzcie mi, z kim ja mam tutaj działać, nie? Dziewczynka, która jest spanikowana i w ogóle nawet nie wiedziała jeszcze wczoraj o tym, że zombie jest w ogródku. Kobieta w ciąży, która jest dosyć zaawansowanej tej ciąży, więc nam nie pomoże. Kobieta, która ubierała choinkę. Człowiek bez ręki, który jeszcze boi się cokolwiek zrobić, bo chce stąd wyjść. I Kenny, którego pokonało zatrzymanie auta. No to jest moja drużyna, nie? No to nieźle. I ja, Clementine, 11-letnia dziewczynka. Gdybym grał tutaj postacią z Beyonda, to ja bym tu wszystkich porozwalał. Nie, tu by wszedł Aiden. Gdybym grał tutaj postacią nawet z Heavy Raina, ziomek by wszystko rozpracował. Byle którą, byle którą. Gdybym grał tutaj postaciami z Until Dawn... O nie, one były też zrąbane. Wszystkie zginęły. Dobra, nie będę was spoilerował, może ktoś nie oglądał u mnie tej serii. Jeśli nie oglądał, to niech teraz sobie wejdzie w playlistę i obejrzy. No, podobna seria do The Walking Dead, taka trochę horror. Masakra. W moim wykonaniu jeszcze większy horror. Widzicie? Widzicie, trzeba mówić ludziom, że się ich kocha. Mamie, tacie, widzą swoim, kocham was ludzie, swoim drugą połówką i tak dalej, bo nigdy nie wiecie, kiedy, kurde, zakończy się życie. Kiedy przyjdzie kostucha i zabierze nasze kochane osoby. Dlatego mówcie kocham i nie wstydźcie się tego słowa. But I just can't remember. I'm sure he knows. In his heart, I'm sure he knows. I hope that's true. No. All right, get going. I'll be fine. Dlatego zostawcie już teraz suba, lajka, jakby coś wam się stało, nie? Jakbyście jutro na przykład już nie mogli, bo coś by wam się stało. Jakby odpukać. Wyświetlenia same się nie nabiją, nie? Kto będzie mnie oglądał na Twitchu, ale... Tak w razie W, zostawcie teraz lajka, suba, dzwoneczek i tak dalej, nie? Tak w razie W. Chociaż dzwoneczek to możecie nawet odpuścić, bo jak już... Albo nie, dobra. Zakładajmy te najlepsze. Zostawcie dzwoneczek. I appreciate you checking up on me. No i elegancko. Dobra. A ty z tobą już porozmawiałem. Palenisko. Co, może spojrzysz na to palenisko i co zrobisz? Nic nie zrobisz. Porozmawiaj z Kenem. Niech on zagaduje go jak najdłużej. Looks kinda crappy. Okej, to jest ziemia, tak? A, i tutaj mamy zaryglowane te deski. Zobacz, wyrwa w ogrodzeniu. Co tam jest za wyrwą? Jest jakaś ucieczka? Czy nie za bardzo? Aha, dzięki. Super, super. No to fajnie było zobaczyć, co tam się dzieje. O, co ty chcesz, rozmontować ogrodzenie? To powstało po to, żeby... Clem, o, come on.
Don't be like that. Dobra, sorka, sorka, spokojnie, spokojnie. Rozciągałam się, tak, rozciągałam. Spokojnie, hopie. Lem, nie wyłamiesz tej deski, to ogrodzenie powstało po to, żeby szwendarze się nie przedostały, jak będą nawierać całym ciężarem swojego ciała na konstrukcję. A co to jest? Tego obratego? Czekaj, bo zaraz się Reggie wkurzy. O! Cicho, cicho, cicho. Idą. Dad! To jest typ karabinem? Nie wiem, czy on odprysznic też idzie z tym karabinem. Jaki groźny. Jaki groźny, kurde. Nie lubię takich. Najgroźniejszy w słowach, a pewnie w czynach, to nawet by nie potrafił pompeczki zrobić. Nie, ja bym potrafił zrobić pompeczkę. Nawet mógłbym teraz zrobić, ale mi się nie. Bo się spocę i już nie będzie się tak przyjemnie nagrywało jak teraz. I'm ready. Of course I am. Good, good. Confidence is good. You gotta have the right attitude. Kenny, tobie pomogę. Get some sleep. Nie ma co tutaj, kurde, czekać na zbawienie. Tym bardziej, że nie wiadomo, czy ten Luke nas uratuje. Moim zdaniem nie za bardzo. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Kolejny będzie już pojutrze, tak samo jak live. Live z The Walking Dead. Pojutrze będzie live na Twitchu, zatem zapraszam cię. Link jest w opisie. Już teraz zostaw followka, żebyś nie przegapił tego pięknego wydarzenia. Trzymaj się. Servus!